Cześć, znajduję się w obozie piratów. Przybyłem troszeczkę za wcześnie, jak się okazało. Dlatego teraz muszę trochę czekać. Sprzedajmy coś takiego. Też tu... Próbuję On ma 55... bryłek. Ma język ognia też. Dobra, ale my już zrobiliśmy ulumulu, także nie potrzebujemy. 21:37, no jeszcze chwilę musimy czekać. Masakra. Przybyłem tutaj do wieczora. No w sumie oni mówili, że mam o 22 być. Tu nie ma też żadnego łóżka, więc ja musiałem iść spać już w nowym obozie. Mocne piwo, mocne piwo. 21:42. Dobra, zobaczmy sobie jakieś mikstury. Tu mamy błyskawicznego uzdrowienia. Całkowite. Esencja siły. 60. Teraz jest... 15 punktów siły bym potrzebował, żeby to nosić. Dałoby się, jak najbardziej by się dało. Jest to do wykonania. W sumie nie wiem, czy sobie też takiego alternatywnego ekwipunku nie kupić. U pana Kronosa. Może to jest dobry pomysł. Weźmy sobie ten. To może być dobry pomysł. Mam pieniądze, więc mogę sobie kupić jakiś naszyjnik i pierścień pod siłę. Cztery minuty. Myślałem na początku, że czas mija sekunda. To jest minuta. I nie wiem, czy tak jest. Dobra. Nie podoba mi się ta poradnia, bo ja nic tu nie widzę. Ale uważam, że to będzie dobry pomysł, żeby sobie właśnie jakiś alternatywny ekwipunek, bo no, mam tą broń dwuręczną do 100%, prawda? Tylko tą siłę trzeba by było sobie troszeczkę jeszcze podbić. A ja i tak będę mógł, wiecie, stoczyć walki w ten sposób i w inny sposób. Oni chcieli, żebym udał się z nimi do chaty Kawalorna. Nic tu nie widzę. Obiecuję wam, że wy będziecie widzieć, bo wam to wszystko wybielę w programie. Przejdziecie przez ten most? Ja bym użył pochodni jednak. Bo ja tu nic nie widzę. Myślę, że oni się trochę zgubili. Trzeba jakoś inaczej pójść. Bo oni sobie z mostem nie poradzą. Użyjmy pochodni najpierw. Użyjmy najpierw pochodni. Gdzie jest, kurwa, pochodnia? Tu jest pochodnia. Dobra, coś tam widzimy teraz. I tak. Idźmy tędy jakoś. To jest głupi pomysł, bo oni będą mnie atakować.
A nie chcę zranić moich współtowarzyszy. No, ja mam dużo takich czarów, które mogą ich zranić. Praktycznie same. Tędy byłoby dobrze. Pójdziemy potem od razu do Kronosa. Zaginiony wart. Tego zadania właśnie nie mogłem zrobić coś. Nie wiem, gdzie on mógł się podziać, szczerze. Bo wiecie, mi ten pierścień i naszyjnik dają tak właściwie manę, która w sumie do czego jest mi potrzebna? Tak właściwie to do niczego, bo ja mam i tak za dużo tej many, więc po cholerę mi to. Dlatego możemy sobie w siłę zainwestować, a jak będziemy mieli 15 siły, to będziemy mieli lepszą broń. Unikamy czerwonych ze starego obozu. Ale patrzcie, jakie to są kapuściaki głupie, nie? No dobra, mogę do Diego iść. Za. Nie. Trzymaj się. Trzym się. Kapuściaki głupie, bo my jak byliśmy w Jarkandarze, to my się musieliśmy wszystkiego nauczyć. Budowniczowie, bandyci, piraci, a ci przychodzą, no ci w czerwonym. Równi and równiejsi, nie? Jak to mówią. Dobra, tu jest brama. Nie, już strażników powybijałem tak właściwie większość na tej mapie. Takich. O, widzicie, tam sobie trup się podnosił. Dobra, i co ja mam teraz zrobić z nimi? Gdzie oni chcą? Są wszyscy? Czwórka. Chyba ich spotkanie miejsca piratów. Przy świątyni orków to tutaj. Zejdź mi. No i pomogłem im, dobra. Expa zdobyłem. Mądry chłopiec. Bractwo. Oni wiedzą, że takie zmniejszenie potwora na nich nie działa? Właśnie wtedy nie reagują. Dobra. Teraz po tym zadaniu udaję się do nowego obozu. Idziemy najpierw spać. To jest pierwsza rzecz, jaką zrobimy. Następnie możemy. Deszcz pada. Burza jest w sumie.
Będziemy mogli się do Xardasa zaraz udać. Tak właściwie gonić fabułę. Już chyba czas najwyższy. Tylko najpierw pójdziemy do Kronosa i zaopatrzymy się w to, co nam może być potrzebne. Chodź, Krukos. Chodź, Krukos. Nie potrzebuję energii magicznej większej, kolego. Poszukuj. Szukajmy. Pamiętam, jak na początku ja miałem 10 many. Teraz kurwa, mam milion many. Pierścień mocy. Nie potrzebujemy takiego gówna. Tego nie potrzebuję. Bonus HP. Bonus do siły 5. Czyli ja nie jestem w stanie. 3 albo 5. Nie jestem w stanie zdobyć tyle siły. Więc jestem w dupie trochę. Konsekrowany kostur maga wody. To jest to samo, co ja mam. Więc jedyną... Mogę przejść? Możesz zamknąć ryj. Dobra. Kurwa. Idziemy do pana nekromanty powiedzieć mu, co udało nam się zrobić. Chociaż nie wiem, czy ja w ogóle powinienem, czy ja najpierw nie powinienem iść do tego. Czy ja w ogóle powinienem raportować o tym. Także troszkę mamy problem z naszą bronią. Bo mogłem wykrzesać 5 siły. Chciałbym coś zobaczyć. Czy ten kostur od tego... A 74. To jest co? 70. 10 siły. To też i tak tego nie osiągnę. 68, a tu mamy 60 plus flame. To nie, to mi się nic nie opłaca zmieniać. Poszukuj. Dobra, ja ci posprzedawałem rzeczy, tak? Dobra, no to co, ja mogę już... Droga do Świątyni Śniącego. Ja mogę już tam iść, prawda? Dobra, wiecie co zrobimy? Udamy się tutaj. Więc ja udam się do tej Świątyni Śniącego. Oczywiście bez tego szóstego kręgu. No dobra. Można lecieć. Tu są jakieś jaszczurki. Zaraz ulumulu sobie założymy. Że jest jeden czar, który mógłbym w sumie kupić. Dlatego póki jeszcze możemy, to zróbmy. Jest to pirokineza, która jest na czwartym kręgu. A ona może mi się jak najbardziej przydać. Do jakichś cięższych przeciwników, których chciałbym po prostu wyssać. Poza tym powiem wam szczerze, że jeśli będę walczył z pojedynczymi przeciwnikami, to używanie tej broni będzie bardzo bezpieczne i bardzo moim zdaniem dobre. Horkaloma nie ma. Nie wiem, gdzie jest. Tak, pewnie masz rację. Jeśli myślisz, że... Balkadar. Chciałbym z... Słyszeliście? Chciałem zwiększyć potęgę moich zaklęć. To nie jest potęga, to jest po prostu mana pool. Chciałbym... To jest mana pool, kolego. A nie jakieś, kurwa, głupoty. Może ty masz jakieś pierścienie dobre? To coś tam dobrego masz. Pociskami, bronią. A runy pirokinezy to on nie ma, jak widzę. A czy ja mam? W ogóle?
Może się okazać, że ja ją mam. A jak coś, to mogę chyba tylko pojedyncze te kupić. Dobra. Zobaczmy. Artefakty, nie? Magia. Pirokineza. Ja mam to. Chyba kupiłem to po prostu. Zmniejszenie potwora, dobra. Użyjmy tak. Weźmy sobie tu pirokinezę. Krąg trzeci. Aha. A więc to jest troszkę słabsze niż mi się wydawało. Także trzeba już w sumie lecieć do podziemi. Nie ma innego wyjścia. Najwyraźniej. Ale to już było w czwartym rozdziale? Mi się wydawało, że to był piąty. Dobra, na razie to ja chciałbym w sumie Urszak. Urszak, pozdrawia przyjaciel, ma przyjaciel. Jak się masz? Urszak, potrzebuje. Może z Ulumu przyjaciel przyjdzie. Trzymaj się. Co robisz tak by... Urszak boi, że Kruszak niedługo... Urszak zaczeka. Śniący ma się wkrótce, zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym... Podczas naszego ostatniego spotkania po... Bracia Urszak, przyjaciel, musi użyć... Gdzie mogę znaleźć tak... Musi iść do jaskini braci, którzy są syn, ale trzeba u... Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże jak przyjaciel. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy... Okej. Czyli coś tam trzeba wykombinować. Na razie to ja bym po prostu ich pozabijał. Spróbował coś tam powybijać ich. Myślę, że to też nie jest głupi pomysł. Oni tu wejdą? W sumie nic bardzo nie widzę. Ja w sumie to nic tu bardzo nie widzę. Spróbujemy użyć pirokinezy, co? To nie działa. Po co
tak nie poszło. Więc tutaj... Nie wiem, czy to działa jako... czy to się kombuje jakby. Ale tak to się udało powybijać dużo. Gdzieś tu jeden elita jeszcze powinien być. Ale napierdala. Wiecie, bo tak by było mi łatwiej. Poza tym exp, no. Myślę, że tamten przeżył i on wróci niedługo. Orkowe miasto. Tą siłą nie jest taka łatwa sprawa. Dobrze, nie trafiłem. Dobra. Super. Może się uda powybijać wszystkich. Tu będzie gorzej, to jest dużo. Dużo ich idzie. Spróbujemy zrobić deszcz, taniec deszczu. Są. Nie gonią mnie? Serio mnie nie gonią? Spodziewałem się, że będą mnie gonić. Oni chyba się gdzieś zgubili po drodze. Tak, bo tu nie ma wszystkich jakby. Tak mi się wydaje. Okej, wychodzi wszystko dobrze. Wszystko dobrze wychodzi. Ile mam do poziomu? No trochę mam. Trochę jest.
Ale serio nie spodziewałem się, że tak szybko będziemy musieli udać się do... Do środka. Myślałem, że jeszcze z Xadasem pogadamy, czy coś takiego. Tutaj to wszystko szybko idzie. Dobra, po cholera mi te ulumulu, ja jestem warrior. Mage znaczy. Jestem waleczny. Patrzcie, nawet widzę jakiś ubytek many. Istna rzadkość. To 20 experience'u za takich byczków. Dobra, oni mają tutaj jakieś skóry. Nawet cieniostworów. Dobra. Ale w Gothicu 1 w sumie oni są tak cechowani jako takie bezmózgie bestie. Oni ludzi do niewoli nie biorą. Coś takiego. Kołowrót się zaciął. Nie wiem, czy to telekineza nie będzie nam potrzebna, czy coś. Jak ja mam się dalej udać? Bardzo bym chętnie to zrobił. A nie bardzo wiem jak. Weźmy telekinezę. Pirokineza. Telekineza. Spróbujmy zrobić tak. Coś nie wolno, jakby się poruszamy z tym. Które mam wrażenie. Co ja mam tu robić? Jakiejś orkowej magii trzeba użyć. To jest kurwa dobre pytanie. Co masz tu robić, człowieku? Nie wiem, idźmy do Urszaka jeszcze raz. Tu nic nie ma. Ładny most.
No nie wiem. Dobra, pomyślę o tym.